Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Clothing Store Simulator. Proszę Państwa, mieliśmy aktualizację, która to wprowadza podobno rzeczy dla dzieci, ubranka. Chciałbym się temu przyjrzeć, stąd właśnie tutaj takie oto cuda. Czy to rzeczywiście tu gdzieś to będzie już w odblokowanych, czy to trzeba odblokować dopiero i tak dalej, i tak dalej? Trzeba odblokować, no ale proszę bardzo, jak my tutaj... Ciekawe. Chłopak, jacket, spodnie, dziewczyna, jacket pod koszulę. No dobra, mamy coś takiego, Lux Loom, Looming with Luxury. Ja bym to odblokował, zawrzej umowę. Czy to są... Tak, to są... rzeczy dziecięce. No fajnie, fajnie, okej, spoko. Dobrze, że twórca pomyślał o dzieciach i że takie ubrania będzie można prowadzić. Zaraz zobaczymy. Weźmy sobie na próbę może po 5. Czy to nie będzie za mało? No weźmy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, ogarnijmy to. To idzie pod magazyn i ja bym jeszcze może kartony, 60. O, takie cuda. Dobra, to byśmy mieli. Gdzie ja bym mógł te... A co wy mi robicie tutaj? Coś wymyślił jeboku jeden z drugim. A co to przyszło? Co oni gdzie wrzucają? Halo? Mietki. A, bo dobra. Już widzę, bo oni się, słuchajcie, nie ogarnęli, jeżeli chodzi o kwestie związane z poprzednią dostawą i teraz rzecz jest tego typu, że muszą to wszystko wziąć i porozkładać, bo ja później wyłączyłem. No i nic z tego nie wyszło. Czy ja mogę cię prosić, żebyś się tu wziął i... O. Dobra, w porządku. To weźmy to, co widać, że jest, nie? I gdzieś tam na półkę wrzucę. Tych rzeczy jest 4. Natomiast ja odrębnie tutaj regał dam. Tryb miejsca, pyk. Odrębnie te... O, chyba może bardziej precyzyjnie układać, słuchajcie. Te rzeczy dam tutaj. Weźmy następny karton. I to są też te ciuchy dziecięce. Teraz to porozkładamy. A nie, to tam na górze można było precyzyjnie, tu już tak nie do końca. Ale to nic, damy sobie radę. Dobra, chłopaki znoszą, niech znoszą. I teraz kolejny karton i to takie bluzy tutaj byśmy ogarnęli również, pyk. Nie no, fajnie, fajnie. Tylko ja bym może, aha, to nie są bluzy, to są kurtki. Ja bym może wziął i zrobił taką małą podmiankę, czyli to bym machnął tu. O, czyli tu się nic nie zmieniło akurat. Już chciałem pochwalić, no nie. No jo. Dobra. I jeszcze mieliśmy czwarty jakiś rodzaj tutaj tych ciuchów. O, i mamy go. Co to jest właściwie? Jakaś koszulka dla dziewczynek. No to dobrze, to niech i tak będzie. To też trochę inaczej zrobię. W takim razie te spodnie pójdą na sam dół. Dziwne, że tylko jedna para spodni dla chłopaków, dla dziewczynek nie ma. I to by było na ty... O, pani kierownik? A co pani tu robi? To dla pani miejsca zabrakło, czy... Nie, no przecież są wolne kartony. Dobra, to teraz tak, dział dziecięcy byśmy musieli, słuchajcie, przygotować jakiś i w takim wypadku, jakby to rozwiązać tutaj?
Coś by trzeba było chyba tutaj zrobić w tym, w rogu, no tylko, że te rzeczy kanałowe, no mówiliśmy się, że na razie nie będziemy tego ruszać. Sprawdźmy, czy gdzieś byśmy znaleźli jeszcze miejsce, ale raczej nie, no. Ajajajajajajajajaj. No nie za dobrze. W pożądalu. Czy ja bym miał w takim razie jakiś wieszak? Podnieś mi to. Weź to, synu, obróć i tu postaw. Zrobimy to w taki oto sposób. No, chciałem inaczej, ale nie mam wyjścia w obecnej chwili. Później to będzie można przearanżować. Dobra, te manekiny mogą tutaj być. A my zorientujmy się, czy już mamy nowy sezon Clothing Passa. A w ogóle zniknął Clothing Pass. Aha, nie, no super. To dobrze, żeśmy w ogóle cokolwiek zdążyli nabyć, nie? Ale to dobra. Kto by się tam tym przejmował? Zobaczmy, co my w takim razie tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś takie wieszaki. To chyba by się nadało, ale zaraz zobaczymy. I otwórz pudełko. No i gitara. Czyli tak, mamy cztery miejsca. Tu mamy 2, 4, 6, 8, po 10 na miejscówę. Więc tak w ramach testów myślę, że można byłoby na jednym wieszaku ogarnąć kwestię tych wszystkich ciuchów. Ustawmy najpierw ceny. 82,25. Ja bym to zmienił może na 83. Spodnie mogą zostać w tej cenie. Kurtka też na 83 mogę zmienić. I ta bluzeczka może zostać. Czyli kurteczki po 83 i tutaj spodnie oraz koszulka po $47. Czy jest jakiś manekin taki dziecięcy? Meble. O, są manekiny dziecięce, ale kuźwa po tysiaku. Ja cię kręcę. Dobrze, to ja na razie manekinów może nie będę kupował, słuchajcie. Zobaczmy jakieś płatności tutaj. Wszystko opłacone, w porządku. Nie będę tego robił z uwagi na koszty jak na razie. No 16 tysięcy zostało. Rozwieszajmy. Proponuję, żeby rozwiesić to tak, żeby powiedzmy tu były koszulki, tutaj kurtki można. I spodnie w poprzek. No bo spodnie mamy tylko jedne, nie? No, tak będzie. Tutaj te różowe koszulki, no i tu spodnie. A ty co robisz? Co chodzisz? Co już, kuźwa, tu psujesz? Luxlum. Ciekawe, ile twórca siedzi i wymyśla te marki, nie? I mi teraz taka myśl naszła. O, i elegancko. Dobra. To mamy tutaj nasze kanałowe rzeczy, później no zobaczymy, jak to będzie schodzić, tak? No i pytanie, czy dzieci zaczną się pojawiać tutaj, że niby z mamami, tatusiami tam na zakupy przychodzą i że przymierzają, nie, te ciuchy. Więc my sobie tutaj ogarniemy nowy dzień. Reklamy oczywiście, no przyda się. Ci tam nie mają gdzie siedzieć, ale to oni tu do pracy przyszli, a nie żeby siedzieć. I otwórzmy. Proszę.
i zaraz się przekonamy, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Rzeczy mamy wystawione, dział dziecięcy powstaje. Tutaj, jeżeli chodzi o dzieci, to w obecnej chwili, tak jak my to mamy ogarnięte, to by trzeba było wszystko zestawiać z tymi spodniami, czyli jeżeli już, to trzy właściwie manekiny. No i na każdym inna tutaj odzież wierzchnia, no i jeżeli chodzi o górę, no i odzież wierzchnia w postaci spodni na dole. Ale ja dzieci tu nie widzę. To za dziecko nie może uchodzić z takimi tutaj... Chociaż cholera wie. Lepiej nie wnikać. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z tym clothing passem. O! To jak to się u pani znalazło, to proszę pani, że to do mnie należy, kuźwa. Który ciul tego nie wziął i dlaczego? Się zapytuje grzecznie. Trochę skandal, no. Dobra, wrzućmy to gdziekolwiek. No dobra, i chodźmy do tego clothing passa. Zobaczymy zaraz, jak to tam wygląda. Nowe produkty za 7 dni. Ja się pytam, kuźwa, kiedy będzie odblokowana możliwość zbierania w ogóle tych punktów. Aha, ale to ja w ogóle mi zlikwidował to. Przecież ja jeszcze miałem punkty. To jest właśnie, kuźwa, cały Mustafa. Znaczy, zastanawiałem, czemu dźwięków nie ma jakieś tutaj ze sklepu. To po prostu wyciszone to wszystko jest. Dobrze, przyjrzyjmy się, kto co kupuje. Czy tam te dziecięce ciuchy, może tutaj to będzie bardziej zobrazowane. No tak, dorośli kupują ciuchy dla dzieci. No ale bez dzieci przychodzą, więc rodzic jak to rodzic, na pewno zna perfekcyjnie rozmiar własnego dziecka, więc dziecko nie jest wcale potrzebne, bo wcale nie rośnie do przymierzania i generalnie na oko się kupuje. Ja to całkiem rozumiem, wiem, znam to z autopsji również, więc jestem skłonny w to uwierzyć. Natomiast nie ma tych dzieci, bo nie wolno? Czy jak? No przecież to chyba z prawnego punktu widzenia to tutaj by problemów nie było w takiej grze. No ale nie ma to nie ma. Tak czy siak. Ciuchy schodzą, jak widzimy. I teraz jeżeli chodzi o te różowe koszulki, to ja muszę iść, zerknąć. Pani się tak nie wygina tutaj, bo pani kręgosłup strzeli. Muszę iść na magazyn zobaczyć, czy one jeszcze są. Bo o kurna, co tu się... Co wy ludziki takie jesteście, jakieś dzikusy, no. Proszę to posprzątać, już ciuchy po podłodze walają, no. Panie kierownik... No niby jest. No są koszulki. A, czyli oni po prostu się nie wyrabiają. Boże, jak ja tu wchodzę na ten magazyn, to mi klatki, kuźwa, z 60 spadają do 14. Masakra. I już dzień się skończy, no. Także takie rzeczy. No ciekawe. No dobrze. Chyba trzeba będzie kasę kolejną gdzieś tam zaplanować, bo ja widzę, że te kolejki to one niby są takie jeszcze znośne, tylko że oni się tak ustawiają dziwnie, bo zobaczcie, do prawej kasy to praktycznie na full, a do lewej to jeszcze są tam miejsca. No ale to trzeba by właśnie jeszcze miejsce znaleźć na taką kasę. A my tutaj przecież nie mamy jeszcze mnóstwa rzeczy.
No i jeżeli ja bym... No bo załóżmy, rozważmy taką ewentualność, że dajemy, modyfikujemy to wszystko i dajemy po jednym wieszaku na każdą pozycję, nie? Na każdy ciuch. To ci wykładacze towaru, oni się nie wyrobią. Po prostu będzie nam tego towaru brakowało. Jak będzie nam brakowało tego towaru, to klienci zaczną marudzić. Jak synchronicznie, kuźwa, kasują. To jest dopiero sparowanie. No dobrze, no. To się chwali. No dobra, 20, prawie 9 tysięcy, poziom 62. Jeżeli chodzi o kwestie związane z rozbudową sklepu, aha, no tak. Jeżeli chodzi o kwestie związane z rozbudową sklepu, to zobaczmy, kierownik. I tutaj dopiero od 64 poziomu za 70 tysięcy będziemy mogli to ogarnąć. Jest dobrze. Z pracowników to już mamy wszystkich. Pracownik magazynu też mamy wszystkich. No i jeszcze tylko kasjerzy nam zostali. Jak tam kasę dołożymy, to może będzie lepiej. Co się stało, że ten Clothing Pass zniknął? Czyżby się twórcy to znudziło, czy może przecenił to rozwiązanie? Ciężko stwierdzić. Ale to było fajne, to naprawdę było fajne, bo te ciuchy właśnie, te bluzeczki żeśmy z Clothing Passa zdobyli. Bardzo ładny model, podoba mi się. Na pewno nie chciałbym zobaczyć takiej koszulki na mojej truskaweczce, ale... No, ale no, to dla młodych bardziej, nie? Inaczej, kuźwa, bo głupio powiedziałem. Dobrze, że truskaweczka, tego nie słyszę. Dla młodszych od nas, o. Uff, wybrnąłem. No dobra. Czyli tak, klientów już mamy z głowy. Teraz tak, jak tutaj wygląda sytuacja z magazynem? Na sklepie jest zero tych koszulek, na magazynie 39. No i to jest właśnie to. To jest to, co powiedziałem. Jeżeli byśmy zastosowali po jednym wieszaku na każdy produkt, nie ma bata, zabrakło by w ciągu dnia pracy. Tak jak tutaj zrobiliśmy, właśnie, że jest po jednym wieszaku, no i proszę bardzo, zabrakło. Więc tutaj można by ogarnąć ten temat jeszcze troszeczkę inaczej, a mianowicie dostawić drugi wieszak, taki sam. Bo wzięliśmy tutaj, mamy. No ale bez tych punktów to wiecie, to nie jesteśmy w stanie w ogóle kupić już więcej takich rzeczy z Clothing Passa. Te wieszaki akurat fajne są. I teraz ja bym zrobił to może tymczasowo oczywiście, ale zrobiłbym to tak. Przesuwałbym to tutaj. O. Rzuciłbym to tu. A to bym... jak się kasowało produkt? O cholera. Dobra. Chodź na chwilkę. O. Tak to zrobię. To zdejmę. Gdzie mi tu kuźwa łazisz pod tymi moimi ręcami? O, dobra. Jakoś się udało. O, tak bym to zrobił. Kurteczki tutaj, a tutaj jinxy oraz koszulki. W ten oto sposób. Myślę, że to będzie lepsze wyjście z sytuacji, bo przynajmniej nam towaru nie będzie brakowało. I mogę w takim razie zamówić trzy manekiny, tam mówiłem, nie? Trzy manekiny. Aha, tylko, że uno momento, bo to jeszcze, to chwileczkę. Bo to, nie. No, tak czy inaczej, trzy manekiny, tylko cholera jasna, to są spodnie dla dzieci, dla chłopców, nie? Czyli tak, dla dziewczynek nie mamy żadnego dołu. Trochę słabo.
Trochę słabo. To nie jest, to kupię manekina tego. Albo może być taki. No, niech będzie. Dobra, to ciśniemy. 1200 taki manekin kosztuje, a ten 1300, to może takiego przyjaznego. Chociaż ten mi się podoba, taki jest. Wiecie, taki... w ruchu, nie? A te ciuchy to takie są, żeby się akurat nadało przedstawienie tego w ten sposób. Ale to nic, będzie sobie chłopczyk stał tutaj. Proszę uprzejmie. Przodem do klienta. O, ale ty to taki malutki jesteś. Jeżeli ja teraz zdejmę tutaj i założę tobie, o, to pasuje. I teraz jeszcze, no, kurteczkę jemu założymy, no i takie oto coś. Nie mam butów dziecięcych. Więc niestety tutaj tego nie zrobimy. No, ale prezentuję. Jeżeli dojdą jakieś doły dziewczęce, jakieś spódniczki czy spodenki, no to wtedy ogarnę jeszcze dziewczynkę manekina, dwa takie manekiny i wtedy zaprezentujemy resztę tych strojów, czyli tam kurteczka, która jest na samym końcu, no i ta bluzeczka różowa. Tymczasem dział dziecięcy, budowa rozpoczęta, powstaje ten dział w naszym sklepie. No i będziemy sukcesywnie go rozbudowywać. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.